Czy to oznacza, że Carmen sra wodą? Interesujące. Albo tlenem? Może ona sra tlenem, kurde. Nie wiem. Chore rozkminy teraz tu włażą. O, ona tutaj jest, widzicie? Carmen, popłyniemy razem na dno. No pamiętam, że Sarsa to śpiewała, kurde. Ale nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaki to jest kawałek bardzo... Związany? Coś takiego, bardzo... Mocno związane z rzeczywistością, jeżeli chodzi o tę grę. No i na przykład w wersji na PS1 musieliśmy takie cztery pstryczki ogarnąć, w sensie te aktywować te cztery pstryczki, a tutaj musieliśmy tylko jeden, żeby Carmen się wydostała. Tak więc ciekawa sprawa. Dobra, będziemy musieli to jeszcze raz zrobić, ponieważ niestety daliśmy dupy. I też to jest jakby w wersji na PS2, tak więc no mówię, no wersja na PS1 była bardzo mocno okrojona. Jeśli uważacie, że nie wiem, że Harry Potter, Kamień Filozoficzny, Komnata Tajemnic były bardzo mocno okrojone, to wy chyba nie graliście w Raymana 2 na PS1. Zawsze zapominam, że ja X-em wyskakuję, jestem przyzwyczajony, że X to był skok. W sensie na takiej zasadzie, że tą rakietą można było skakać, więc... Dobra, więc teraz nie trzymaj tego X-a zasranego. I jedziemy z koksem. Elegancko. No i tutaj będzie oczywiście czasówka, którą udało nam się ogarnąć. 35. Czyli tak, jeszcze 5 klatek i mamy kolejny upgrade życia. Ciekawe, ile będziemy mieli tych upgrade'ów, bo raczej wątpię, że my wszystkie klatki zdobędziemy w tej serii. No i teraz tutaj taka bardzo fajna, spokojna muzyka nam towarzyszy. Ogólnie sam poziom w sobie jest mega fajnie na spokojnie zrobiony, tak więc nic tylko się cieszyć. To mi się w ogóle też z Hugo 1 kojarzy na PlayStation 1. Gdzie pamiętam, że też takie odgłosy były, no ale tam bardziej, no mówię, muzyki żadnej nie było, tylko bardziej odgłosy były. Nie, chociaż nie, była muzyka w poziomie z deskorolką. To pamiętam akurat, bo ostatnio sobie nawet obejrzałem swój własny let's play z ciekawości. No i jak możecie się domyślać, w wersji na PS1 ta sekcja zupełnie inaczej wygląda, jest zupełnie w inny sposób przedstawiona, ale no mówię, no każda inna... Jakby wersja na PS1 wyróżnia się tak spośród tłumu chyba najbardziej wyjątkowo, bo tutaj to mówię, jest dosłownie... Tu dosłownie jest troszeczkę inaczej wszystko przedstawione, tu bardziej wiadomo, oryginalnie jest to wszystko zrobione. I musimy oczywiście teraz na piranie uważać, ponieważ piranie będą nam chciały podpierdzielić bąble. Czy nie wiem, czy ci piraci są, nie wiem, uzależnieni od bąków tego... Carmen? Chciałem przez chwilę Andrę powiedzieć. Pozdrawiam cię, Andrę, jeżeli to oglądasz. No i tutaj na przykład tej sekcji nie było w wersji na PS1, w sensie... tego, że mamy tutaj coś a la podwodny statek, tylko po prostu była taka brama, która otwierała nam jakby wrota do świątyni. Ponieważ nawet Carmen nas tam zaprowadziła, tak więc sami wiecie, o co chodzi. No teraz możemy wypłynąć stąd. Jak gdyby nigdy nic. No, i elegancko. Jesteśmy już na powierzchni i tutaj będziemy kończyli nasz poziomik. Tego właśnie nie było w wersji na Playaka 1, a szkoda, bo ta sekcja wygląda bardzo fajnie i uważam, że jakby była ona w wersji na PS1, to też nic złego by się nie stało, wręcz przeciwnie, byliby wszyscy chyba szczęśliwi.
I znowu udało nam się, kurde, zaliczyć tą czasówkę, jeżeli chodzi o red lumy. W sensie czerwone lumy. Red lumy, kurde, jak to brzmi. Ciekawe, czy mi się tutaj uda wszystkie żółte lumy zebrać. To jest interesujące. Nie, jednego żeśmy pominęli. Ale jeden to... co to jest w ogóle? Dobra, to jest exit, ale oczywiście nie obyłoby się bez troglodyty. Chodź tu, troglodyto, frajerze. Ale mała klateczka tutaj była. 46 na 50, czyli w sumie brakuje nam 3 lumów i mielibyśmy 100%. Okej, nie jest to zły wynik. O, możemy się tu od razu dostać. Nie musieliśmy nawet na Małaka czekać, albo na Tinsina. Okej, to dosyć interesujący bug w takim razie, lub glitch, którego ja oczywiście nie omieszkałem nie wykorzystać, bo chciałem go wykorzystać. I mamy teraz świątynię kamieni i ognia, czyli poziom, o którym wam wspominałem sesję temu. Jest to jeden z najdłuższych poziomów. I jeżeli uważacie, że wszystkie dotychczasowe poziomy były długie, to wy nie znacie poziomu świątynia kamieni i ognia, jeżeli chcecie robić 100%. Uwierzcie mi, każdy wam to potwierdzi, że to jest najdłuższy poziom z całej serii. No i przez to, że wersja na Dreamcasta jest upośledzona do szpiku kości lub szpiku RAMu i karty graficznej i wszystkiego, to oni cały czas powtarzają tą samą cutscenkę z pobytu w pierwszej świątyni, a w oryginale zawsze by było tak, że oni by po prostu zwracali uwagę, ile my lumów zebraliśmy i czy mamy wystarczającą ilość lumów, by iść dalej. A tutaj po prostu powtarzają, że no, w końcu się udało nam pogodzić, wiemy, kto jest królem, i zaczęli sobie po kolei koronę podawać. Tak więc wersja na Dreamcasta pod tym względem jest upośledzona i to jest taka, w mojej opinii, bardzo mocna wada i bardzo mocne lenistwo ze strony twórców tutaj weszło. Ale okej. Nie ma to tamto, idziemy dalej. Uwielbiam tą muzykę. Uwielbiam tą muzykę. To jest najpiękniejszy soundtrack rozpoczynający jakikolwiek poziom. To też muzyka pojawiła się w wersji na PS2, czyli w Revolution. I sam w sobie poziom w Revolution również jest w całości pokazany, tak więc to mi się bardzo podoba. Tylko wiadomo, wersja na PS2 jest... znaczy PS1 jest bardzo okrojona i poza tym tego soundtracku nie było w wersji na PS1. Tego rozpoczynający ten poziom oczywiście. Teraz, kurde, lecimy z tym robopiratem, frajerem, śmietnikiem, śmieciem. I tu na dole jest klatka, do której moglibyśmy się dostać, ale ja nie chcę tego robić, dlatego że już niejednokrotnie to pokazywałem, że jest to możliwe do zrobienia w wersji na PC-ta i w Revolution. Więc teraz po prostu lecimy sobie dalej z poziomem i tyle. Ale cofam się nie bez powodu teraz, dlatego że tutaj, jak zauważyliście lub nie zauważyliście, jest złota pięść. Coś, czego pozbyli się w wersji na PS1. Bo złotych pięści nie znajdziecie w wersji na PS1, co jest dosyć interesujące, bo powinno coś takiego być. Ale twórcy uznali, że skoro Rayman ma takie potężne moce, jest taki silny, to najwidoczniej nie potrzebuje złotych pięści, tak więc no, bezsens totalny. I patrzcie w ogóle, ile my teraz HP zadajemy tym robopiratom. Na 3 hity mamy ich za pomocą złotych pięści, tak więc no kurde. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, żyć nie umierać. Ogólnie graficznie bardzo mi się zawsze podobała świątynia kamieni i ognia, ale pod względem długości mam czasami po prostu wrażenie, że poziom jest za długi i taki przedłużony trochę na siłę. Ale to jest oczywiście moje zdanie. No teraz caterpillary mają normalny wyraz gęby, a wcześniej miały, kurde, jakby, kurde, chciały się zesrać co najmniej.
teraz uwaga, ponieważ te caterpillary za nami się często pojawiają, co mogliście zauważyć. I czasami możemy nawet nie zdążyć zareagować i po prostu stracimy naszą... O właśnie, stracimy naszą złotą pięść, bo zapomniałem wspomnieć o tym, że w momencie, kiedy spadniemy do lawy albo po prostu zostaniemy zaatakowani przez przeciwnika, to te złote pięści zaczynają nam się znikać. W sensie, wiecie, zamiast na przykład tych trzech, co mieliśmy niedawno, to mamy na przykład dwie. Wiecie, o co chodzi, nie? No myślę, że takich oczywistych rzeczy to nie muszę tłumaczyć, bo ci, co oglądają Let's Play, to widzą. A jeżeli, nie wiem, Let's Play macie w tle puszczone, no to przy okazji teraz macie dodatkową informację, tak więc myślę, że nikogo nie zaboli to, że o tym wspomniałem, wręcz przeciwnie. O kurde, ile się tutaj z tyłu zebrało ich. Całkiem spora gromadka, muszę przyznać. I idąc teraz tutaj mamy oczywiście wybór. Tutaj nawet o tym nam Murphy wspomina. Więc tak, po lewo mamy fałszywą świątynię, po prawo mamy prawdziwą świątynię. My nie chcemy robić fałszywej świątyni, więc po prostu lecimy od razu na prawo. Z tego co wiem, nawet graficznie niewiele ten poziom się zmienił w zasadzie. Może poza tym, że ma parę dodatkowych chyba krzaczków, nic więcej. W sensie tam, gdzie jest fałszywa świątynia. To miejsce, gdzie mamy się dostać do fałszywej świątyni, bardziej bym powiedział. Ale klateczką nie pogardzę w tym momencie, tak więc pójdziemy zebrać co trzeba. No, jeszcze dwie klatki i będziemy mieli upgrade życia. A więc teraz ziup, zium, 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 zium. I jedziemy z koksem. Myk. O, znowu ta muzyczka. Co to zwiastuje, kurde? Ja wiem, co to zwiastuje. Będziemy, kurde, z Jano się znowu klepać. Znaczy, może nie z Jano, ale z młodym Jano. I to trzeba naprawdę teraz bardzo uważać, bo on może się za nami kryć nawet. Zobaczcie, jak on będzie popierdzielał. Tylko niech go znajdziemy najpierw. No widzicie? Przez chwilę on tak przeleciał obok nas. O kurde, patrzcie, jak się cymbał boi. Ha, boi się, kurde, sprawiedliwości, że oberwę znowu. No jeszcze tylko dwa hity, spokojnie. No, mówiłem, że spokojnie. Bez żadnego pośpiechu, bez niczego. Na luzie totalnie. Dobra, tutaj przyszliśmy, więc teraz musimy lecieć w tamtą stronę, dlatego że tam trzeba będzie się dostać. Dokładnie tak, tutaj trzeba się dostać. Elegancko. Patrzcie, jaki fajny teren. Widzicie to? Zobaczcie, kurde, na to. Ja pierdziule. Coś pięknego. Może pójdźmy tam dalej. O nie! To pułapka była. Nie, ale dobra, no. Znam tę grę na pamięć, wy też zresztą, więc... wiecie, o co chodzi. Nie, to nie było żadne jakieś zaskoczenie. Ale ta sekcja, kurde, mi się zawsze też podobała. Że tutaj tak z góry lecą te śliwki, musimy je po prostu złapać. Kurde, no dawaj, śliwa. Dawaj, śliwa. O, widzicie, udało się. W dobrym momencie. W dobrym momencie skoczyłem. Tak więc teraz mamy dwa rodzaje lawy. Mamy lawę, która jest... dzięki której możemy sobie skakać. Czyli ta taka trochę zastygnięta lawa, mogę nawet powiedzieć. I lawa, którą gamer lubił nazywać
Sokiem serowym? Nie, sosem serowym po prostu, tak, bo tak w sumie na dobrą sprawę to wygląda trochę jak taki sos serowy. Taki dip serowy bym powiedział. Dobra, tak więc teraz yo, szukamy. Znaczy szukamy, skaczemy. No i już po złotej pięści, elegancko. Zajebiście. W tym samym poziomie zdobądź ten. Zdobądź w jednym poziomie złotą pięść i w tym samym poziomie ją stać. To trzeba być naprawdę mną. Patrzcie, jakie to jest typowe zrządzenie losu. Mam złotą pięść, nie wychodzi mi. Nie mam złotej pięści, raptem kurde wszystko wychodzi. Nie wiem, to jest typowe, nie? Jeżeli chodzi o tę gierkę. To jest mega typowe i to mnie tak mega irytuje, denerwuje, wkurza i wiele obraźliwych epitetów mógłbym tutaj użyć. Ale tego nie zrobię, ponieważ jestem dobry, ja jestem grzeczny. Ja nie mówię takich brzydkich rzeczy. No i teraz oczywiście znowu uwaga na macki z hentajców. Lubię to tak podkreślać, dlatego że niejednokrotnie gada się, że w hentajach są takie brzydkie rzeczy i tak dalej. Ja to tam się nie wypowiadam, bo takich rzeczy nie oglądam. Ale lubię to podkreślać dla osób, które najczęściej gadają o tym, więc specjalnie dla was oto mój komentarz. O, tutaj mamy checkpoint. I tam też zresztą jest checkpoint, więc takie checkpointoscepcja, kurde. Tutaj słyszę dodatkowo klatkę, ale ja wiem, gdzie ta klatka jest. Ale po prostu tam nie będziemy lecieć, dlatego że to jest sekcja, której również nie było w wersji na PS1. Czyli ona jest tutaj z boku postawiona. O, tam jest, widzicie, taka dziura. Ale ja to pokazywałem już w Revolution. I ja to pokazywałem już w wersji PC-towej. O, i teraz sekcja, która najczęściej lubi się bugować właśnie w wersji na Dreamcasta, tej najlepszej wersji, tej jedynej, definitywnej wersji. A mianowicie sekcja z tą kulą. Bardzo często dzieje się coś takiego, że ta kula w wersji na Dreamcasta, no i też oczywiście w innych wersjach, ale bardzo często tutaj się to robi, spada pod podłogę. Nie wiem jak tutaj będzie, ale na razie tego nie widzę, więc póki co chyba jest gitara. Oczywiście kurde zasrane caterpillary muszą tutaj też być. O, czemu by nie? Znowu tutaj mają dziwny wyraz twarzy. W sensie nie są może wkurzone, ale wiadomo. Dziwne, posrane w ogóle. Jak oni tutaj w wersji na Dreamcasta to przedstawili, to nawet ja nie mam pytań, no nie? Dobra, dobra, idziemy sobie teraz tutaj. Dobra, dobra, to taka zupa z bobra. O, leci do nas, leci do nas. Jaki serek? Truskawkowy, jadłem jeden tylko. No to jedziemy z koksem. Jedziemy, jedziemy, nie śpimy. A w ogóle przy okazji ten, zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, że przez to, że nie pokazałem ten fałszywej świątyni, to była tam sekcja z rakietą. Ale no tak jak mówię, jeżeli chcecie zobaczyć tę sekcję z rakietą, to zapraszam na mój let's play z Revolution i z wersji PC-towej, ponieważ tam wszystko dokładnie w 100% jest pokazane. Muzyka prawie jak, kurde, nie wiem, z jakiegoś Jamesa Bonda. Nie, no może nie przesadzajmy. Chociaż trochę mi się z tym, z Golden Eye'em skojarzyła ta muzyka, która teraz tu w tle leci. Z Golden Eye'em.
Golden Eye, kurde. Dobry film swoją drogą. Ale jakoś, jeżeli mam być szczery, to jeżeli chodzi o te James Bondy, no to mój ulubiony to jest 007 The World Is Enough. Albo właśnie Tomorrow Never Dies. Jakoś, nie wiem, mam większy sentyment do playakowego Jamesa Bonda niż do tego z Nintendo 64 GoldenEye'a. Nie mówię, że to jest zła gra ten na Nintendo 64, ale no tak jakoś, nie wiem. Mam większy sentyment do, mimo co, playaczka, szaraczka, kochanego. O, teraz to jest ta sekcja, o Jezus Maria, jak ja nie lubiłem tej sekcji. Ocie, cholero. Nawet tam nie mogę trafić. Ale wstyd. O, teraz już jest tam otwarte, jak widzicie. Czyli to jest tak. Albo zniszczysz całe, albo będzie cały czas zamknięte. Okej, czyli nawet jak lekko naruszyłem wtedy tam konstrukcję tego, tej bramy całej, to tak czy siak nie zapisało mi się, że to lekko naruszyłem, tylko po prostu no musiałem całość zniszczyć, żeby się zapisało z automatu. Kumam, o co chodzi. Fajny zabieg twórcy żeście zrobili. Good, good. Nie! No i pierwsza czasówka, która mi się nie udała. Dobra, Lee, ja wiem, że muszę tutaj gałką analogową ten kontrolować Raymana. Spokojnie, ja o tym wiem. Chociaż, kurde, patrząc na to, jak Rayman bardzo leci do przodu, to śmiem wątpić, że wiem, jak się kontroluje, ale no sami wiecie, o co chodzi. Czekamy, czekamy. Jezu, teraz mi się po Seby w głowie, kurde. Pozdrawiam cię, Sebulba. I ogólnie zapraszam też na kanał Sebulby. To jest dobry ziomek. Fajne serie nagrywa. I fajne shitposty robi. Tak zwane gównoposty fajne robi. No i tutaj jakby stoi nasz strażnik, drugi strażnik maski Polokusa. Tylko co jest zabawne, jak widzicie, kurde, no ten koleś to taki, kurde, troszeczkę chudzielec jest, nie? Taki chudy byk, tibijczyk. I generalnie, no, może będziemy się za niedługo z nim klepać. No zobaczymy, może się nam uda, kurde, wyprowadzić ząbki na spacer, jakby to Zaki powiedział. I to jest Amber, czyli po prostu strażnik świątyni kamieni i ognia. Ale nie, on nie będzie, że tak powiem, z nami walczył, dlatego że w wersji na PS1 Lee kontaktowała się z nim i on po prostu zaprowadzi nas do tej drugiej maski. Tak więc jesteśmy bezpieczni, można by powiedzieć. Tyle że w wersji na PS1 z jakiegoś powodu on nie nazywa się Amber, tylko Kolosus. Tak? Kolosus? Chyba tak. Kolosus się chyba nazywał on. Tak więc, no widzicie sami, o co chodzi, nie? O, i to jest też typowe. Rayman tak bardzo często robi. Czyli po prostu zamiast stać grzecznie i skoczyć, jak się każe mu skoczyć, to on robi coś właśnie jak Aladdin w Aladdinie Nasira's Revenge. Czyli po prostu wciskasz X i on w powietrzu ci biega, zamiast zaskoczyć, tak więc sami widzicie, jak to wygląda. No, teraz raptem chciało mu się skoczyć, to skoczył. No i tutaj w wersji na PS1 mielibyśmy arenę i byśmy walczyli z Ninjos, czyli ekskluzywną postacią. Może nie ekskluzywną, ale jakby osobowością. Takim podwładnym, przydupasem brzytwobrodego. Tak więc, no,
Wiecie, jak to jest. Jezu, te mordy tych masek są świetne po prostu. No i przy okazji muzyka się tutaj często buguje w wersji na Dreamcasta. Najlepsza wersja Raymana 2, Dreamcastowa, no. Brawo, brawo kurde, najlepsza. Nie no, 3 Wiedźmin, 3 najlepszy, pamiętajcie, nie? No i tutaj Polokus oczywiście przez sen nam gada, że o, zdobyłeś drugą maskę Polokusa, w sensie moją. Pamiętaj, że masz już połowę, teraz droga będzie jeszcze cięższa cię czekać, tak więc powodzenia, Rayman. No, takie pierdolety, sami wiemy, o co chodzi, nie? Zresztą mówię, dlatego ja to wam wszystko tłumaczę, bo oni tak gadają swoim językiem, więc ciężko jest zrozumieć, co oni tam bełkoczą w ogóle. Niby są, niby jest tekst, ale wiecie, o co chodzi, no nie? Jaskinie Echa. Ale Jaskinie Echa zabierzemy się, w sensie za Jaskinie Echa zabierzemy się następnym razem. W ogóle swoją drogą fajny wulkan tutaj, że tak powiem, nam występuje obok nas. Moi kochani, mam nadzieję, że wam się podoba ta seria. W sensie te odcinki wam się podobały, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dla osób nowych na kanale i niesubskrybujących, to serdecznie zapraszam zasubskrybować kanał, kliknąć w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord mój oraz Instagram, dlatego że na tych trzech socjalach bardzo często informuję o odcinkach lub o jakichś live'ach, albo ewentualnie co tam się u mnie dzieje i kiedy coś planuję robić lub nie planuję robić. Tak więc gorąco zachęcam, bo przy okazji możemy się fajnie tam zintegrować. To by było na tyle, pozdrawiam was bardzo serdecznie i dla ciekawskich, ja to nagrywałem 9 stycznia, kończąc tę sesję o godzinie 14:09, a wczoraj był 8 stycznia i była pierwsza sesja, tak więc bardzo ciekawie. No, tak więc pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego razu.